Mało kto wie, że za murem fosy znajduje się pochodząca z XIX wieku poterna, czyli przejście podziemne. To kolejny obiekt fortyfikacyjny mieszczący się we wnętrzu fosy miejskiej. Był to tunel, podziemny tunel, który łączył wnętrze twierdzy z fosą. Czyli jeżeli załoga wycofująca się z przedmieść przechodziła przez fosę, to aby umożliwić wycofanie się jej na przykład do wnętrza twierdzy, do tego służyły poterny. Ciekawostką jest krata znajdująca się wewnątrz poterny, ale jak się okazuje, mogą być tam jeszcze inne historyczne niespodzianki. Krata, która zostanie tutaj oryginalnie zachowana, po drugiej stronie również, prowadząca do nadszańca, jeszcze z zachowanym bardzo dobrze systemem drenażowym wody, który również zostanie prawdopodobnie zaadaptowany. Jeśli jakiekolwiek inne rzeczy tutaj się znajdą, między innymi macewy, które mogą się w tych pomieszczeniach znajdować, zostaną oczywiście przekazane do muzeum, gdzie obecnie jest wystawia również kamieniarki, również z macewami żydowskimi, które pochodziły tutaj z terenu głogowskiego. Zakres prac w poternie obejmuje między innymi oczyszczenie elewacji i uzupełnienie brakujących części murów. Najpierw jednak trzeba będzie rozwiązać inny problem, związany ze współczesnością. Kilkadziesiąt lat temu poprzek tej poterny przeprowadzono kanalizację i ona w tej chwili po prostu szpeci, ale znaleźliśmy obejście i tego. Zbudujemy tam metalowe schody, takie ażurowe, po przejściu których będzie można dostać się na dalszy etap, dalsze miejsce poterny. Prace będą kosztować około 90 tysięcy złotych. Poternę można będzie zwiedzać w czasie najbliższej akcji Zima w Twierdzy. Jako ciekawostkę dodajmy, że druga zachowana poterna znajduje się pod sądem.